z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, gdzie moja siostra, jestem Marta, hejka, i mój chłopak, jestem Kacper, będą wybierać dla mnie outfity. Więc ten filmik powstał dzięki współpracy z Shein. Ja i Kacper wybraliśmy dla Natalii outfity, których ona jeszcze nie widziała. To mam teraz do Was takie pytanie, czy wybraliście outfity, które Wam się podobają, czy myślicie, że mi się będą podobać? No to jeśli chodzi o mnie, to ja na początku wyszłam na Pinteresta, no i też brałam pod uwagę Twój styl, ale ogólnie wybrałam to, co po prostu mi się podobało, no i szukałam tego na Shein. Mówiłem tak, że chciałem zrobić coś takiego, co mi się Tobie podobać. No to Kacper... Kawałek jest ulubiony, chyba nożyczki. Nie wiem, dałaś tylko 8 razy. Dobra, to zacznijmy od Kacpra i idźmy swój outfit. To Kacper możesz pokazywać. Więc zaczynamy od takich eleganckich butów. Białe. Ze skóry. Rozmiar 36. Z suwakiem. Następnie jest to różowa torebka. Ale ona nie jest z Shein, przepraszam. Bo nie dosłali nam torebek i jestem o to trochę zła, ale to nieważne, więc musiałam się posiłkować swoimi rzeczami. Też pasuwa. No przecież musimy to tak tego opisywać. Pojemna. Następnie mamy zielony top z Shein z dobieniami i pomarszczony jest z tyłu. Rozmiar XS. I potem mamy spodnie, które są, one już czasami są takie białe i mają serduszka takie ponaszywane. Fajne. Ja mogę powiedzieć, że jedyny w sumie taki mankament to to, że z daleka mogą wyglądać jak takie zwykłe grochy te serduszka. No ale bo są zbyt mało wycięte. No. Więc to tyle z moich rzeczy. Jeszcze coś miało być. Znaczy terapia miała być inna, ale niestety... Jest taka jaka jest. Tak. Dziękujemy Shein. Więc Kacper, twój outfit oceniam na 8 na 10. Jest! Tobie się podobało? No, mi się on podobał. Najbardziej podobały mi się buty i spodnie. Jaka jest twoja ocena, Marta? Tego outfitu? Tak w całości ja bym dała... To tak szczerze, no, szczerze. Ja bym to ubrała i ubrałabym to na 9 na 10 według mnie, bo mi się podoba. Ubrałabym to na 9 na 10. Ubrałabym to 9 na 10, tak. No, tak. Moja ocena to jest 8 na 10. A moja to 9 na 10. 8,5. Aha, teraz mnie degradujesz. No dobra. No więc tak mówiłam, ja się inspirowałam ogólnie Pinterestem, no i stylem Natalii. No więc pierwszy tak Kacper pokazuje buty. Buty są beżowe, podobne do tych co Kacper, tylko że mają mniej szpiczasty przód, tak? To mają takie czuby. Tak. I one jakby są... czuby. No i są zapinane tutaj z tyłu. Jest to rozmiar 37, ale powiem Wam, że ja sobie je przymierzyłam i one mi też są dobre, a zwykle noszę 38. Dobra, teraz... Kolejną rzeczą to jest top. Które po prostu ma takie łańcuszkowe ramionczka. Jest on takie bardziej gorsetowe, bym to powiedziała. I ramionczka da się odpiąć. Tylko znając życie, jak on nie jest ściskany z tyłu, to będzie mi za duży, ale to jakoś go zepnę. No. Kolejną rzeczą jest koszula, taka satynowa, beżowa. No i oczywiście ona będzie na ten top, co pokazywałam wcześniej. Znaczy, podoba mi się to, że właśnie ten gorset jest też satynowy, w sensie że jak się błyszczy, więc to koszula wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie wyglądać. To kolejną rzeczą są spodnie. Są one białe i rozkloszowane, mają tutaj z tyłu kieszenie, tutaj na przodzie jest guzik. No i ogólnie no, podobały mi się, więc je wybrałam. Outfit Marty ocenię na... Tobie dałam 8,5 czy 8,5? Tak, 8,5. A mnie 8? 8? Nie wiem, no nieważne. 8,5 albo 8, no nieważne, w każdym razie Marta daje 9, bo jest taki bardziej dojrzały. No i ogólnie bardzo mi się podobają też kolory. W sensie ostatnio bardzo lubię beżowy kolor. Ja daję Marcie ocenę 2, więc wygrałem. Dziękuję Marta. Niestety przegrałaś. Dobra, ale obiektywnie, teraz jak się podoba ten outfit? Obiektywnie bardzo fajny. Nie widziałem go jeszcze na nikim, ale myślę, że będzie wyglądał 9 na 10. No. A cena to jest 9 na 10. Moja również, więc no niestety przegrałem. Zdarza się w życiu. Gratulacje, Marta. Dziękuję, Kacper, to była godna. No ale musimy jeszcze zobaczyć, jak to będzie wyglądać, wiecie, na mnie i potem jak to się prezentować, bo to może być na przykład tak, że ten auto będzie wyglądać. No ale wygrałam, także... Więc to by było chyba na tyle. Teraz zapraszam Was do tej części, gdzie pokażę, jak wyglądają outfity na mnie. Wam bardzo dziękuję za współpracę, za stworzenie mi outfitów. No i co? Widzimy się zaraz. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now it feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking. Chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Filipa. A ja chciałam pozdrowić wszystkich, którzy mnie wspierają i wesprzyjcie mnie na Instagramie. Ja chcę pozdrowić wszystkie osoby, które obserwują mnie na moim Instagramie oraz na moim TikToku, więc jeśli wy jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zacznijcie, wtedy będziecie na pewno na bieżąco. Na moim Instagramie będzie ankieta w ten sam dzień, kiedy spostuję ten filmik. No ale wy również w komentarzach możecie napisać, który outfit według was jest lepszy. No się musimy żegnać. Pa!